Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Na falach sportowego eteru Radia Sud rozmawiamy z Michałem Góreckim, trenerem piłkarzy Sokoła Bralin. Sportowy eter. Trenerze, dla Was to była udana runda, na pewno przedziwna, ale jesteście z niej zadowoleni? Ja myślę, że tak. Kończymy na trzecim miejscu, mamy 3 punkty straty do miejsca premiowanego awansem. Na pewno musimy poprawić grę na wyjazdach. W większości meczy tam przegraliśmy, a żeby zrobić awans, trzeba przynajmniej na wyjazdach remisować, wygrywać u siebie. U siebie wygrywaliśmy dość dużo i fajnie to wyglądało, natomiast na wyjazdach no, nie potrafiliśmy nawet zremisować czasami i to jest nasz problem. Będziecie starać się coś poprawić w swojej grze, czy też troszeczkę pójść w innym kierunku, więc kogoś zasilić, żeby no, przypieczętować ten upragniony awans od lat? Nie, ja myślę, że mamy taką kadrę szeroką i na tyle silną, że jesteśmy w stanie zrobić ten awans z tymi ludźmi, którymi mamy. Dlatego dziś nie będziemy się skupiać na żadnych transferach, tylko na ciężkiej pracy, na treningach. Jeżeli przepracujemy zimę, a na pewno dobrze przepracujemy zimę, to na wiosnę wydaje mi się, że wszystko jest możliwe. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.